Dochodzi koniec wakacji, więc co tu dużo nie mówić. Czas na 10 odcinek Zmniejsza z tym. Witam Was tutaj, cześć, ten Zosz. I zapraszam Was już na 10 odcinek Zmniejsza z tym. Tak jak widzieliście, w końcu jestem w domu, czytaj, w końcu udało mi się zrobić intro. Byłem w Warszawie i innych różnych miejscach, co daje mi właśnie te zalety, że mam w końcu nowe materiały. Ale bez zbędnego gadania, dużo dzisiaj rzeczy do omówienia, no bo kończą się wakacje, tak jak właśnie powiedziałem. Trochę szkoda, nie powiem, że nie. Natomiast co ważniejsze, zmienia się komunikacja. Ale najpierw po kolei. Czyli od Teatrze TB. Aktualnie Teatrze, czyli na przykład Maria na odcinku Brudnowskim, właściwie już kończy ten odcinek Brudnowski, bo już jest na zaciszu, to wywieciła już 1617,5 metra, co nam daje, iż jest właściwie no, już kawałek nawet za połową w odcinku Kondratowicza Zaciszę i połową swojej całkowitej trasy. I nie wiadomo, kiedy znowu ruszy, tak poza tym, bo właściwie... Jeżeli ona nie pojawi się na odcinku zachodnim, tym przy Karolin, to tylko na trzeciej linii metra będzie mogła się pojawić. Więc już właściwie trochę faktycznie będzie się nudzić, jak skończy wracę. Natomiast, co ważniejsze, ta racza tutaj sobie oczywiście wierciła się ostatnio pod wentylatornią V20, a teraz Anna cały czas siedzi na Konotowicza. Na odcinku wschodnim, właściwie zachodnim, nic się nie dzieje. Cisza, tak jak było. Obydwie wywieciły 137 metrów. Elżbieta i Krystyna siedzą i póki co są podczas prac serwisowych. Także tak wygląda. Oczywiście konkurs na nazwę pociągu już się skończył i czekamy aktualnie na wyniki finalne, które się pojawią już niedługo właściwie, bo to będzie wrzesień. A wrzesień to właściwie już jest za chwilę. I a propos tego konkursu, że tylko powiem, łącznie zostało oddanych 7698 głosów, co dużo, w terminie od 10 do 23 sierpnia i wyniki poznamy 15 września, czyli już niedługo właściwie. No i tutaj oczywiście przypominam, to jest 45 nowych pociągów dla metra z kody, które zastępują stare ludzkie i również nowe pociągi, które będą jeździć, w sensie nie zastąpią, tylko będą jako nowe pociągi na drugiej linii metra, która będzie o wiele dłuższa i jak będzie wybudowany STP Karolin, o to zapomniałem powiedzieć w odcinku Karolin, będą jeździć częściej pociągi na drugiej linii metra, tak mniej więcej o pół minuty będą szybciej lub nawet do aż minuty, no zobaczymy, tak, ale na pewno będą jeździć częściej. Dochodzimy do najważniejszego punktu tego programu, czyli awarie wind na stacjach metra. Dużo się nie pozmieniało. Mamy teraz windy, mogę wam pokazać w tle, bardzo fajne. Natomiast najważniejsze, nie działają windy. Racławicka, winda południowy zachód, poziom minus 1,0. Stokłosy, winda południowa na peron, poziom minus 1, minus 2, czyli nie działa zejście na dół. I co więcej, na Stokłosach druga winda nie działa, bo południowy wschód, poziom 0, minus 1, czyli właściwie Stokłosy to jest odcięta stacja od osób niepełnosprawnych. Świętokrzyska M2, winda przy wejściu numer 4, poziom minus 1, 0, nie działa. No cóż, i to faktycznie nie działa, bo tam byłem. I Politechnika, winda południowy wschód, poziom 0, minus 1, też nie działa. No i na Wilanowskiej tak czy siak, cały czas nie działa, winda południowy wschód, poziom 0, minus 1, no bo tam jest ta przebudowa na górze. I przechodzimy do informacji z ZTM-u, zanim będzie o mobilnym popie, bo to będzie trochę więcej. Zmiany w ZTM-ie, krótka zmiana po prostu, mamy już oficjalnie, jak będą się nazywać nowe stacje na Targówku. I uwaga, bo was zaskoczę, jak się nazywają trzy nowe stacje, które są w budowie i o których będzie odcinek, który się pojawił to. W sensie... O nich się pojawi odcinek poniedziałek, a we wtorek będzie film o nowych stacjach Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Księcia Tomasza, oczywiście. To tak, nowe nazwy dla stacji to będzie Zacisze, dla stacji C19, Konatowicza, dla stacji C20 i Brudno, dla stacji C21. Dużych zmian tutaj nie ma, bo powiem więcej, nie ma ich żadnych, ale i dobrze, bo już się do nich przyzwyczaiłem i byłoby trochę szkoda, jakby zmienili Konatowicza na... Tak jak proponowali Targówek Ratusz, albo nawet Targówek.
No, trochę tak kiepsko bym powiedział. Dlatego bardzo dobrze, tak jak to wygląda, byłoby różnice, byłby targówek mieszkaniowy, targówek ratusz i w ogóle. Oczywiście przypominamy, że są punkty informacji, ale to chyba już wiecie, bo to jest kanał spersonalizowany w kierunku metra. No i inwestycji warszawskich. Mobilny Pop niestety kończy swoją inwestycję z nami. Dlaczego tak mówię? No bo kończy się już jego przygoda. Kończy się, bo 1 września już go nie będzie niestety. Ale w aktualny weekend jeszcze się znajduje pod Rondo Radosława 02 i Galeria Północna, co tam właśnie widzicie, tam sobie polatałem dronem i dokładnie widać, gdzie on się tutaj znajduje po tej stronie, czyli nie od tramwajów, tylko od drugiej strony Galerii Północnej. Kolejki są jak byłem, więc niestety nawet nie miałem okazji tam pójść. I przypominam, tam jest tylko i wyłącznie płatność kartą płatniczą, jeżeli coś chcecie doładować i pracuje w godzinach 10-19. Dobrze, no i teraz dochodzimy do ogólnie po prostu WTP. No i zaczynamy od zmian rozkładu w jazdach pociągów z okazji końca wakacji. 30 sierpnia zmieni się, czyli w niedzielę, zmieni się rozkład jazdy S1, bo oddam odnośniki oczywiście w opisie, do Otwocka, do Siedlecka, S2, honorowanie biletów tutaj też się zmienia, były nam też nowe. Także S2 się zmienia, linia Reginowska ma zmiany w rozkładach S3, S9 i S30 będzie nadal jeździć do lotniska Chopina. No, to dobra nowina. No i właściwie to chyba tyle. Macie tutaj wszystkie rozkłady jazdy, to odnośnik będzie po prostu do tej strony. Nowe linie na Zaciszu i w Ząbkach. To jest nowina, którą chyba każdy chciałby usłyszeć. Czyli nowe linie autobusowe, linia 262. Pojawia się na naszej mapie. To jest dobra nowina. Jedzie od Metototocka do Lewinów, ale to jest właściwie taka pętelka, więc ona faktycznie kończy na Metototocka. No to wiadomo, do Ząbek będzie o wiele szybszy teraz dojazd. Właściwie powiem wam, że Ząbek jest szybszy dojazd do Meta niż do mnie. I będzie jeszcze nowa linia w Ząbek do weekend, w sensie w weekendy. Linia 345 zmieni swoją nazwę na 245 i będzie jeździć w weekendy co 15 minut lub co 30 poza szczytem. No i tu macie dokładnie to oczywiście opisane. Też jedzie oczywiście do Metototocka. Dalej mamy, uwaga, uwaga, ważna zmiana, czyli od początku prac w 28 sierpnia do no, kolejnego dnia, czyli przez cały weekend, będą, w sensie nawet może trochę dłużej, będą duże zmiany w centrum Warszawy, a dokładnie na rondzie 40-latka. Jest tam wymiana aktualnie nawierzchni. Któż by się spodziewał przebudowania Jana Pawła? Nie, to na pewno nie ma nic wspólnego. Macie tu dużo plakietek, mapek, jak to wszystko wygląda. No i teraz przeczytam, jakie linie mają tutaj zmianę trasy, bo jest ich dosyć dużo. 109, 127, 128, 158, 175, 521, 161, 501, 519, 522, 525, 174, 200, 504, 517 i linie nocne. N11, N16, N22, N24, N25, N32, N34, N35, N36, N38, N37, N41, N42, N33, N45, N61, N66, N72, N85, N88, N91, N95. W skrócie centrum miasta. Mam nadzieję, że zapoznaliście się z mapkami. Widzę, że jest tutaj ich dużo. No i oczywiście nie muszę przypominać, że osoby jadące pojazdami tak samo będą miały problemy. Kończy się ta cała przebudowa, z tego co pamiętam, jakoś 31 około godziny 4, czyli jeżeli w weekend najbliższy nie będziecie nigdzie jeździć, to będzie dobrze. Z tego przypominam, zapraszam na sekcję komentarzy, jeżeli macie jakieś konkretne pytania i jeżeli chcecie, macie jakieś pytania, w sensie jak wam się podobało intro, jestem bardzo ciekawy, bo trochę nad nim spędziłem czasu. Jak nad każdym intrem, który robię, ale później ładne są efekty. Punkty obsługi będą czynne w sobotę i niedzielę. No niemożliwe. W najbliższy weekend, czyli ten co aktualnie jest, czyli dla was pewnie głównie niedzielę, będą czynne niektóre popy, bo aż ich jest 15 i cała lista tutaj jest opisana, macie link w opisie. Popy po wakacjach, zmienia się ich godzina pracy. No niemożliwe. I tak, na Żelaznej będzie czynny od 8 do 17, a pozostałe od godziny 7 do lub 11. Aha, okej, dobrze, rozumiem. Czyli po prostu zmieniają się godziny początkowe. Tu jest dosyć tego dużo pozmieniane. Większość popów zmienia godziny pracy. No ale no cóż, każdy inaczej pracuje. Koniec wakacji w warszawskim transporcie publicznym. Co to oznacza? Że od wtorku, 1 września, będą nowe kursy dla
dosyć dużej ilości dzielnic, bo dla Białęki, Tadgłówka, Ursynowa i Ząbek. No i tak, autobusy, tramwaje i metro, no i teraz przeczytam tu wszystko, co się zmieniło. Jest jedna główna mapka, w sensie dla jednej linii, ale też jest dosyć dużo autobusów. Oczywiście nie będę wymieniać, jak każdego autobusu się zmieniła trasa, no bo wiadomo, to byłoby trochę przydużo, ale co ważniejsze, powiem wam, jakie linie się zmieniają. Jeżeli to jest wasza, musicie wiedzieć, że czas byłoby sprawdzić. Głównie to są godziny jazdy tych autobusów, no ale też i inne rzeczy. No i tak, są to linie 110, 140, 150, 250, 340, 511, 704, 709, 710, 713, 714, 716, 717, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 736, 738, 739, 742, 750. I jakby było mało, są też oczywiście zmiany dla różnych autobusów, które dojeżdżały do szkół. I są to autobusy 115, 121, 150, 153, 162, 163, 164, 201, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 522 i pojawiają się znowu linie autobusowe 304, 320, 323, 332 i 379. Zmiany obejmą również tramwaje, czyli chodzi nam o linie 1, 2, 9, 31, 33, 13, wraca w końcu 13, co jest dobrą nowiną, ale nie jedzie do Cmentarza Polskiego, lecz do Piasków, ale jedzie przez Powstańców Śląskich, w skrócie przez Bemowo-Ratusz, czyli jedzie dalej, tak jakby jechała za Cmentarzem Wolskim przez Fort Wola. I dalej mamy tutaj dokładne zmiany dla linii 152, zmieniła trochę się, 262, to też się tutaj pozmieniało, tak jak mówiliśmy, 209, 239, 715, 737 i 809. 809 to jest nowa linia, tutaj nie mieliśmy jeszcze u nas w spisie, ale w końcu się coś pojawiło. Dalej dochodzimy do nowe ulice, a właściwie infoulice naszej strony, tutaj dawno nie wchodziliśmy, ale jesteśmy już tutaj z powrotem. No i tak, mamy nowa nawierzchnia na ulicy Gudrzewskiej. I w dużym skrócie będzie zwężona tutaj ulica przy wjeździe tam, tak jak był, w sensie tam przy budowie wolskiego tutaj odcinka na właśnie Bemowie Gudrzewskiej. I tam będzie po prostu trochę zwężone. Czas pracy to jest do 31, czyli nie jest jakoś długo i już jest aktualnie tam zwężenie. Nie jest zamknięta, jest tylko po prostu zwężona, chociaż dla niektórych to i tak jest duży problem. Dochodzimy do ZDM-u, no i mamy tutaj wyremontowanie chodnika na ulicy Modlińskiej, czyli budżet partycypacyjny, inaczej obywatelski, inaczej nawet nie chcę myśleć, bo zmieniają tą nazwę. No oczywiście się cieszymy, ważne, żeby to się stało i ten projekt popadło aż 1664 osoby. No jestem za, ten chodnik jest beznadziejny i naprawdę tam się na rowerach i innych urządzeniach uto kiepsko jeździ, a jest to dobra nowina. Dalej wymiana nawierzchni na rondzie 40-latka, czyli to co mówiłem, dosyć duże tutaj zmiany są dookoła całej rzeczy, bo na wiadukcie można jechać, jest przejazd w obydwu kierunkach, ale dołem, no to tak już pięknie nie jest. Powiem więcej, dołem się nie da w ogóle przejechać, całkowicie jest rondo odcięte od reszty świata. Czyli w skrócie węzeł autobusowy Warszawa Centralna może mieć dosyć duże problemy. Ale to spokojnie, nie będzie długo trwało, tylko w ten weekend, a później już wracamy normalnie. Zaprowadzone oczywiście objazdy, tu macie mapkę, jak to wygląda. No i miejmy nadzieję, że to się szybko skończy. No tak jak mówiliśmy, powinno się skończyć około godziny 4, 31 sierpnia. Przypominałem, tak jak mówiliśmy już w ostatnim odcinku, o płatnym parkowaniu na Woli. Nowe stacje, nowe płatne parkingi. Teraz przypominamy, jak to wygląda na Pradze Północ. Tam też się pozmieniały ulice, się zrobiły jednokierunkowe. Zmieniły się tylko dla mieszkańców indykatorem. I przeniesiono parkowanie na jezdnię. O, to coś nowego, tego jeszcze nie widziałem. Także trochę z tych ulic tutaj właściwie, no w tym całym rejonie to się pozmieniało. Poza tam Dworcem Wschodnim, tam już nie mieli co zmieniać. I może i dobrze. Ja bym się cieszył. E-kontrola działa. Rusza trzecie auto. To są takie auta, które po prostu kontrolują, jak wyglądają te miejsca parkingowe i tak dalej. Tam czytają te wszystkie rzeczy. I osoby, które wiadomo, co by chciały robić, czyli nie płacić, są kontrolowane dzięki temu wspaniałemu pojazdowi.
Czy się cieszymy, czy się nie cieszymy, to oczywiście pozostawiam wam do własnej decyzji. No i to jest tyle z DM-u. Miała być jeszcze informacja na temat UM-u, czyli Miasta Stołecznego Warszawy. Niestety tutaj są informacje, jest dużo informacji oczywiście, ale są tak ogólne i głównie odnoszące się do nowego, rozpoczynającego się roku szkolnego, który, bądźmy szczerzy, jest trudny. Będzie trudno teraz to wszystko załatwić w maseczkach i z reżimem sanitarnym, jeśli będzie. Powiem szczerze, nie wiem, czy jeszcze jest niezbędny, bo i tak w końcu się wszyscy tym zarazimy, więc no cóż, tylko kwestia czasu i żeby to jakoś ładnie ująć w statystykach. Tak czy siak, to tyle z dzisiejszego odcinka, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie górę. Mam nadzieję, że ta seria pozostanie w naszym roku szkolnym i będzie się ciągnąć przez cały najbliższy. Bo była wakacja, się pojawiła, bo było więcej czasu w teorii i nie miałem jak nagrywać innych serii. Ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zostanie, bo mamy w końcu intro. Jeżeli chcecie, żeby została, to tak jak mówiłem, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No i oczywiście łapkę w górę. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Kolejne będzie Brudno. A później Winnica. A później Księcia Janusza. Cześć!